Podsumowując, do czego może nam się przydać taka karta profilu dźwiękowego, oprócz tego, że możemy się pochwalić znajomym, że coś takiego posiadamy? Po pierwsze, jest to zaspokojenie ciekawości na temat własności misji dźwiękowej, którą posiadamy. Myślę, że to jest dosyć dużo, z tego względu, że wielokrotnie chociażby i ja spotykam się z pytaniami: ok, no mam misję dźwiękową, co w niej jest, jak to można zmierzyć, czy są tam jeszcze jakieś inne niuanse i inne egzotyczne zależności. Rzecz jasna, w misie dźwiękowej tych zależności jest więcej, bo jeszcze mamy zależności fazowe, ale o ile zależności fazowe są dynamiczne i zależne od sposobu zagrania, o tyle jedno, co można powiedzieć o dźwięku misy, to jest to, że częstotliwości misy dźwiękowej są stabilne i niezmienne. One wynikają z fizycznej budowy misy, a ponieważ misa nie zmienia swoich rozmiarów, nie zmienia swojego kształtu, te częstotliwości są stabilne. Jedyne, co się może zmieniać, to to, że w zależności od sytuacji, czyli od zagrania, bądź od okoliczności czy oporu akustycznego otoczenia, niektóre częstotliwości mogą wybrzmiewać mocniej bądź słabiej, ale one zawsze są niezmienne. Drugim wątkiem, jeżeli chodzi o przydatność karty profilu dźwiękowego, jest to praca z różnymi systemami archetypów energetycznych i tutaj zależność wydaje się być dosyć wyraźna. Mamy szczegółową informację o tym, gdzie mieszczą się poszczególne częstotliwości dźwiękowe, w pobliżu jakich nut, w pobliżu czy w zakresie jakich pasm tonalnych, jakich zakresów funkcjonalnych, gdzie te częstotliwości, czy gdzie te sygnały są w obrębie fal mózgowych, jakie to są sygnały, mamy szczegółowe informacje, więc jeżeli posługujemy się jakimiś systemami archetypów energetycznych czy psychoenergetycznych, tutaj mamy bardzo klarowny, bardzo jasny punkt odniesienia. Z mojego punktu widzenia, to, co jest przydatne i praktyczne w karcie profilu dźwiękowego, są to informacje, które możemy wykorzystać do komputerowych symulacji dźwięku, dźwięku misy bądź dźwięku, który jest pochodną misy dźwiękowej. Tak więc możemy wygenerować nie tylko dźwięk misy ze wszelkimi niuansami, jeżeli posiadamy takie informacje i oczywiście odpowiednią wiedzę na ten temat, ale możemy także wytwarzać pliki nagraniowe, które będą zawierały tylko i wyłącznie na przykład wybrane fragmenty, wybrane partie misy dźwiękowej bądź całe spektrum misy dźwiękowej, ujęte w kontekście na przykład dudni różnicowych, stereofonicznych dudni różnicowych, jakie są wykorzystywane w nagraniach do synchronizacji mózgu. No i oczywiście jest to coś, co podnosi wartość rynkową samej misy dźwiękowej, bo czym innym będzie misa dźwiękowa sprzedawana anonimowo, misa, o której nic nie wiemy, a czym innym będzie misa, co do której mamy swoisty rodowód dźwiękowy, a więc informacje o zawartych w niej dźwiękach. I jeżeli chodzi o kartę profilu dźwiękowego misy, to by było tyle. A w jaki sposób odbywa się cały proces, cała usługa? Przede wszystkim, aby wykonać kartę profilu dźwiękowego misy, potrzebuję nagranie misy dźwiękowej. Nie musi to być ultra wysoka rozdzielczość czy ultra niskie szumy otoczenia. To mogą być zwykłe warunki domowe. Ważne jest, aby wziąć misę dźwiękową, nagrać jej dźwięk. Do tworzenia karty profilu dźwiękowego potrzebne jest pojedyncze zagranie na misie, pojedyncze uderzenie. Można nagrać w warunkach domowych takim sprzętem, jakim kto dysponuje, czyli przypuszczam, moglibyśmy sprawdzić, czy nawet zwykłe mikrofony multimedialne by nie wystarczyły do czegoś takiego. Oczywiście zwykłe mikrofony multimedialne będą trochę przekłamywać informacje, jeżeli chodzi o krzywe efektywności tonalnej, amplitudy początkowe,
ale całkiem możliwe, że to powinno wystarczyć. Poziom szumów kart dźwiękowych w komputerach jest w tym momencie trochę mniej istotny z tego względu, że analizujemy sygnały częstotliwościowe. Próbka dźwiękowa, którą potrzebuje do wykonania karty profilu dźwiękowego, musi być nie krótsza niż około 20-25 sekund. Przyjmijmy, że niech to będzie 30 sekund od momentu uderzenia. I dobrze byłoby, żeby w trakcie nagrywania tego pojedynczego uderzenia było w miarę cicho, czyli żeby nie było innych dźwięków. I to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich uczestników superwizji, pozdrawiam wszystkich uczestników i odbiorców metody Petera Hessa, pozdrawiam Akademię Petera Hessa w Polsce i także pozdrawiam wszystkich innych posiadaczy miz dźwiękowych, posiadaczy tych instrumentów. Tu Krzysztof Jaros, planetaziemia.net.